Witajcie w kolejnej Grand Arenie. Na początek dla tych, co wolą, od razu informacja. W opisie tego filmiku będzie spis treści, gdzie możecie od razu przejść do ataku. I cóż, kolejna Grand Arena, kolejne wyzwanie. Jak widzicie, w tej chwili mam 49634 miejsce w dywizji drugiej. Mam jeden fix już zrobiony z areną, gdzie było 8 walk. Lifetime mam póki co 57697 banerów. Kolejna ze statystyk 4 328 000 Galactic Power. Jeżeli chodzi o postacie, to 2 527 000, a statki 1 801 000. Wspominam o statkach, gdyż statki będą grać w tej Grand Arenie, co interesujące. Ale po kolei, żebyście mogli zerknąć, jak to wygląda u mnie, dla tych, co są zainteresowani. I też dorzucę w opisie link do swojego SW Gocha, więc można sobie podejrzeć co nieco. I cóż, postaci na Gear 13 nie mam tak jakoś dużo. 13. Szału jakiegoś to nie robi. Ciągle jeszcze nadrabiam zaległości, przez to jeszcze moje Grand Areny mogą nie wyglądać najlepiej. Tutaj powolutku kończę Anakina. Jutro będzie 7 relik mod też zrobiony, więc wreszcie. I cóż, giruję sobie Ahsoka Tano. Tak to w chwili obecnej u mnie wygląda. I tak tylko przemknę przez moje postaci. Na Gear 12 troszeczkę tego jest. Natomiast statki wyglądają w ten oto sposób. Myślę pod team na Galactic Republic, ale ciągle jeszcze to nie jest skończone, ale coś tam już zagrać będę mógł. No i oczywiście Falcon, którym gram sobie cały czas na arenie. Jeszcze nie myślę o przejściu na negocjatora, póki idzie do przodu. I cóż, wreszcie przejdźmy do tej Grand Areny. Zobaczmy jeszcze tylko szybko fitsy. Nowe tutaj są dla First Orderów, dzięki temu można zyskać też portrecik i to pewnie nie jeden. No u mnie First Orderzy są mega słabi, więc nie tknę niestety tych fitsów, co wiadomo będzie pewną przeszkodą. I jak widzicie, znaczek statków się znajduje, więc statki też grają i nagrody są słabsze. Tak jakoś jak te statki, przepraszam bardzo, te statki były, to te nagrody były słabsze, bo były omegi, nie zety, a reszta cała do slajsu modów taka sama. Po prawej stronie widzicie moich przeciwników, co ciekawe aż trzech ma portrecik z Akleja. Na moim kanale możecie zobaczyć, jak tego Akleja przejść. Ale cóż, zajmiemy się pierwszym przeciwnikiem, Ilomas, który jak widać areny pilnuje. A obecnie ma 188, taką ma w chwili obecnej pozycję. Ciekawe, bardzo wysoko. Więc obronę już na pewno ma wystawioną i też lifetime'owo 64944, więc bardzo, bardzo dużo. Także może mojego na przykład Malaka sobie spokojnie pewnie przejść, ale to już nic nowego. Ja niestety jestem ciągle w tyle. Cóż, ale mój przeciwnik ma trochę mniej Galactic Power, więc możliwe bardzo, że jeszcze w poprzednim sezonie walczył w dywizji drugiej i teraz podciągnął do góry. Ale zobaczmy, co tam ma na arenie. Gra Malakiem i tak samo jak ja Brudem. Chociaż HK używa, a nie Marudera. Ja jakoś wolę, bardziej mi odpowiada właśnie Maruder. No i ma, cóż, na Gear 13 więcej trochę postaci o 3 do konkretnie. I rzucałem się na Sistery w oczy. Padme też jest ładnie zrobiona. Klony. Na 7 reliku Yoda. No nieźle.
Więc co bym wystawił? Pewnie przejdzie mojego niszczyciela Malaka. Tak śmiesznie troszeczkę mówiąc. Na gear 12 też widzę sporo postaci. Shakti prawie na 13 girze. Oh. Jest generał Skywalker. No i tu się rodzą duże problemy. Chociaż on jest do przejścia. Ale wcale niełatwo. Kurczę, ciężki będzie przeciwnik. I tu już już widzę, powiedzmy, zarys przegranej. Ale coś powalczyć będzie trzeba. Bounty Hunters ma średnich. Imperial Troopers nie ma. Czyżby to było świeże dość konto? First Order są. Ja coś tam zrobione. Galactic Republic. Klony plus Skywalker. To właśnie mocno ciśnie mój przeciwnik na pewno. Ciekawe, czy w obronie to wrzucić. Ma Anakina, ma Padme, więc z Malakiem może powalczyć. Może Malaka zostawić Skywalkera w obronie i nic mu nie zrobię. Taka jest prawda. No, ale Geonosian ma dość słabych. Jedi'ce. No, pierwsza czwórka, gier 13, łącznie z Asoką. No cóż, gra na arenie negocjatorem. Na dwóch Zetach na razie Skywalkerek. Night Sisters, dwie na gierze 13 postaci. Spiritka też jest, jeżeli chce, ale talię wrzucił na 12. Ciekawe, bo bez Zet Talzinka. Old Republic, zerknijmy. Są na Zetach. Old Republic łącznie z T3. Czyżby miał Grewiusa ustawionego pod Malaka? C3 na jednej Zecie. Finn na girze 12, Rey tylko jedna Zeta. Skandrel. Pandora ma na 6 gwiazdkach Kir 11. Kira 10. Niucik zrobiony. Separatyści. Najważniejsze składy teraz. Łocik jest na 4. Kir 11 ma wciągnięty. Zeta też. No i mega ciężko będzie tego przeciwnika przejść. Mega ciężko. Droidy też zrobione na 7 reliku. Oczywiście Grievous. Marauder Gear 12 wciągnięty. Okej, okay, Sith Empire. Sith Trooperek. Z nim będzie pewnie grane. I Smugglers nie. No, coś standardowo. Dobra, zerknijmy nad statki jego. Bo teraz to też gra. Jest Falconik. Czy on ma złote mody na nich? Nie bardzo. Chewbacca też bez Z, więc ma słabego dość Falcona. Bosk z jedną Zetą. Bistana ma niezrobionego. To on ma mega słabego Falcona. Bardzo możliwe, że statków moich nie przejdzie. Ciekawie. A gdzie jest Bix? Ebon Hawk. Cassian też niezrobiony. No Ebon Hawka ma zrobionego, ale pewnie gra z negocjatorem. Ghost jest zrobiony, wyomegowany, full. Akbar Gear 12. Muszę sobie po Rebel, bo będzie prościej. Jest wecz, aha, Bix Gear 12 też. No dobra, wygląda na to, że słabą flotę ma rebeliantów. No dobra. No to co? Wystawić obronę, pora najwyższa. I cóż, zacznę w ten oto sposób.
Chociaż mapki nie pokazałem. Tutaj, jak widzicie, jest terytorium, gdzie stoją statki. Tutaj trzy postacie w mojej dywizji. Znaczy trzy składy. Tutaj dwa składy i z tyłu też dwa składy. I co zamierzam zrobić? Bronić się statkami, że tak się wyrażę. Dlatego okupacja dolnej linii, z tyłu śmieciaki. Chociaż on będzie w stanie przejść, nie powiem, tego dołu i dobrać się do moich śmieci. Dobra, a góra? Na pewno tak. I na pewno tak. Zastanawiam się, czy padmę brać sobie do ataku, czy zostawić sobie w obronie. Na pewno na razie też pomyślmy o statkach. I statki będą dość eksperymentalne, nie powiem. Bo skład będzie następujący. Jako Taunt Sunfuck. Anakin na pewno. Pytanie, czy chcę Fivesa od razu. Chyba tak. Następnie. To jest Rex. To nie chcę Rexa jako pierwszego. Tylko klon sierżanta, ten czerwony bardziej. Klon sierżant Ark. Gdzie czerwień Asoki? Jest i Asoka Tano. Plo Koon tutaj. Jako ostatni Rex. Bo aha, no tak, zapomniałem. Jeszcze nie mam na 6 gwiazdek. Na 7, bo dopiero przy 7 będzie można tu coś wrzucić. Więc tak oto eksperymentalny dość skład z negocjatorem będzie wyglądać. Sam fakt powinien tantować. Boska chce zabrać sobie do ataku. Jest i negocjator się pojawił. Pytanie, czy chcę tu właśnie tą Padmę wrzucić w obronkę? Chyba chcę. I myślę, że wrzucę miks z Shakti. Taka oto będzie obrona. Chciałbym bardzo się przebić pod statki, ale zobaczymy, co z tego będzie. Najgorsze, że jeżeli przeciwnik mój wystawi Skywalkera i Malaka na tych obu polach, to prawdopodobnie w ogóle go nie ruszę. I to będzie duży, duży problem, a niestety mam Padmę, która ani Skywalkera za bardzo nie przejdzie, ani za bardzo Malaka. To jest mój problem, który jakoś będę musiał w przyszłości rozwiązać, ale no cóż, do tego jeszcze daleko. I cóż, taka będzie obrona. Zaraz zobaczycie, co w ataku, czy będę coś mógł zrobić, bo będzie mega ciężko. To zobaczcie, jak to wygląda. Na tą chwilę tak, że za pierwszym razem tutaj wszystko na górze zbił. Na dole, o, ciekawe, walczy z Grewiusem. Ciekawe, czy go przejdzie. Natomiast DRA przeszedł. Statki póki co zobaczył i zostawił. No, jeżeli przejdzie Grewiusa, to będzie porobione. Bo zobaczcie, co wystawił sam. Góra dość prosta, chociaż tego troszeczkę się boję, nie powiem. Natomiast dół bardzo mocny. Padme, jest Grywes. I jest dość ciężko z tego powodu.
I jak będę to chciał przejść? Zacznę od góry, chcę dojść do statków i tam powalczyć. Ciekawe, ciekawe, mogliście zobaczyć akurat. BB-8 tam przeżył. To jest ciężkie, ale nie jest to nie do przejścia. No dobra, zacznę tutaj. Tutaj i zacznę CLS-em. Nie będę tutaj jakoś szedł na słabość, bo boję się łota, że tu może dużo rzeczy złych porobić. Dlatego też CLS, Chewbacca, C-3PO. Szukam Hana Solo. Gdzieś jest tutaj. I L3 jako tank. Jest tutaj. I lecimy. Nie ma na co czekać. Wiadomo, pierwszy zacznie. Znaczy, pierwszy będzie RNG. O, zacząłem szczęśliwie pierwszy, więc mogę bić łota. Dobra, zróbmy. Tak. Tak. Czubaka ściśnie łota. No i o to chodziło. O to chodziło. Teraz. Nie chcę z tym, żeby mi przeszkadzał bardzo. Jest o tyle dobrze, że ten Zalbar jest. Ma translation, dzięki temu nie może nic zrobić. Ja myślałem, że będzie gorzej. A wyjdzie chyba 59 punktów. Tak jest. Dobra. Zobaczmy, czy przeciwnik coś dalej walczy. A, próbuje dalej. No, zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczmy Ewoki, bo bym chciał Ewoki na Ewoki. Chociaż z drugiej strony Imperial Troopers zrobią tu 60 punktów. No. Nie takie złe ma mody. Chociaż Omek mu ewidentnie brakuje. Szkoda czasu tracić i punktów. A Imperial Troopers zrobią spokojnie 60 punktów. Zlecę. Bez zmęczenia, bez myślenia. Bo gorzej jeszcze będzie. Okej. I cóż, Elder nie spadł, ale teraz tak. Dobra. Może tak. Dobrze. Dobra, Ewoki położone, 60 banerów. Ach, przeszedł. Przeszedł za drugim razem, niestety. No to się robi trudno. Powolutku. Bo ja nie wiem, czy tutaj będę w stanie przejść. Zobaczmy mody. 281. 260 i oczywiście HP mody, czyli dobrze zrobiona padbę. No dobra, muszę tu przejść na raz. A bardzo chciałbym Enfys zostawić sobie. Jakie mody na tym niucie? 261, czyli całkiem fajne. No tych on zdmuchnie na 60 pewnie banerów. Kurczę. Nie bardzo mam jakiś super. A, jeszcze mam geonozję. O, jak on tutaj ma geonozję, to jestem trochę w kropce.
Tak, Geonosianie, JKR i Treja, których tu nie chcę używać. Jest Enfys Nest. Pierwotny plan był taki, żeby wziąć Jedi Ray, Enfys, Vampę. No i chyba tak muszę zrobić. Muszę trochę w miarę bezpiecznie, bo na boska nigdy nie wiadomo, jak to pójdzie. Gdzie jest R2-D2? O, sobie kliknę w Resistance. Strasznie mocny team na tych Bounty Hunterów, to prawda, ale nie chcę ryzykować. Chcę polatać. No, szybcy są. O, chociaż ability blog udało się. I zróbmy tak. I bierzmy trochę turmetera. Zacznijmy tutaj na Bobie. Dobra. Może stun. Fajnie. Jeszcze nie, dopiero teraz Boba spadł. A, myślałem, że uda się już. A tu będzie dobitka konieczna, ale i tak nie jest źle. Trochę punktów tu natracę. A, dobra, i tak się nie schowam. A, Django. Trzeba by zestunować. Jeszcze stoi. Ale już nie ma. Dobra, i tak się znowu nie schowam. Dengar się pokazał. O, nie mam stuna. Ale dobra, jest Jedi Training Ray. Dopiero teraz spada Cad Bane. Okej. Pora na boska. Ach, Jedi Ray, znaczy zwykła Ray nie ma full HP nawet, chociaż teraz może się uda. Dobra. Punktów tu nie za wiele będę w stanie uratować. Tylko tyle, co teraz mam i wejdzie 55, okej. Dobra, zobaczmy jakie statki. Negocjator strzelam. O! A jednak nie. Zabrał sobie negocjatora do ataku, ale bez boska. No. A, okej. Okay. Wszystko jasne. Próbował statki. Nie dał rad. Sunfag jednak zrobił robotę. Już tu widzę. To już mi się podoba ta moja obrona. Sunfag ewidentnie swoje zrobił. Jestem z tego bardzo zadowolony. No dobra. To teraz pora moja, żeby polatać. On ma boska słabego. Bez złotych modów Chewbacca. No i gra z Bixem, który jest... O, nie widzę tutaj. Ale też bez złotych modów. No to tu nie powinno być żadnych trudności. Tak. Ghost. Bix i Lando Dzik. Dobra, dobrze mam ustawione, żebym nie zrobił jakiegoś błędu. Dobrze. Zobaczymy. Zacznę na pewno ja. Czy chcę tu atakować? Nie. Tu chcę atakować. Teraz tańczenie. I Bix, spadniesz na raz, czy nie? Tak. Gościu może ma zwykłe składy lepsze, ale statków na pewno nie. Dobra. O, już blisko, żeby boska stłuc. Świetnie. Może nikt mi nie padnie. Full punktów na statkach.
przyjmuje w ciemno. Okej, nawet nie zaatakowała Sabin, świetnie. Dobra, wygibasy. A, szkoda, że nie trafiłem, ale schowam. Przynajmniej tego nieszczęśnika. A, nie ten skill. A, trochę za szybko kliknąłem. Ale udało się dobić. 64 banery na statkach. Super. Niewiele, ale jeszcze jestem w tyłek. Muszę przynajmniej jeden skład zbić. Przynajmniej jeden zbić, ale co z tego, jak ten mój przeciwnik na pewno położy te składy. Ach, tylko to pole jakby się udało zdjąć. Przecież tak, statki jest 153, za pole 180. No to muszę to pole zdjąć, bo za statki niestety jest mało banerów. No i może nie pójść, a on zdejmie na pewno te składy na dole. No to ciężko to wygląda. Mega nawet. Dobra. Mam Geosów. Mam Treję. O Treją tutaj zacznę na pewno. Czyli Treja. Myślę, że Duku tu byłby chyba spoko. Traun. I ten Sion. Bo Emperor nic mi tu nie pomoże. Oni mają tuzin Tenacity. Duku też niby nie. Ale on ma stuna, który fajnie działa. Z drugiej strony jeszcze jest Imperial Probe Droid. Nie no, spróbuję w ten sposób. Liczę na Trauna. Gear 13 versus Gear 12. Dobrze, rozpoczęli. Ale jeszcze nie ma siły Anakin. Dobra, ściągnijmy wszystkie buffy. Isolation i dajmy tutaj Nihilusowi. Niestety się kończy już Fracture. Spróbujmy takie coś zrobić. Niewiele mu to zrobił. No tego się nie spodziewałem. Nie powiem. No to przegrana raczej. Bo Anakina nie zabije tymi postaciami. Resisted. No już mają tyle te na City, że nic nie zrobią. Tylko jakby Nihilus przeżył i zbił Anakina, to już by to poszło. No niestety szczęścia brak. No to cóż, muszę się pogodzić z przegraną. Mój przeciwnik już tu ściąga obie postacie, a ja tych dwóch składów już nie mam czym zbić. No cóż, bywa. Spróbuję tylko jeszcze powalczyć tutaj. ...277, trochę damage'u też ma. Przeszedł. Tak. Mi by to pole wystarczyło, ale nie mam go czym tutaj już zbić. Kurde, szkoda wielka.
No dobra, zobaczymy, co Dajcowie będą w stanie zrobić. Chociaż tyle sobie zobaczę. O, nie dżuchanie. Ten sposób. Nie mam innego lepszego ustawienia. Ciekawe. Bo z nutem rzadko kto wystawia dość, nie powiem. Okej. Tak. O, obudził się B2, dobrze. B2 tylko gier 12. O, tylko jak ich się tury rozpoczęły, to jak widzicie, nawet się ruszyć nie mogę, a żoli, że ma ciężki żywot. Aha, Mark gdzieś nagle zniknął. Tak. Super, dopiero teraz Bastila. Mark gdzieś wcześniej zniknął. Grievous to jest jednak ciężka sprawa. No i pozamiatane. No to tyle. Cóż, mój przeciwnik lepszy, zdecydowanie lepiej przygotowany na Grand Arenę, a u mnie już koniec z zabawy. Co z tego? No, próbuję statki jednak jeszcze czymś dobijać. Ale u mnie już się skończyła zabawa. No cóż, nie jestem przygotowany obecnie na Grand Arenę. I nie będę przez dłuższy czas. Co mogłem, to zrobiłem. Myślałem, że będzie troszkę lepiej, ale jak przeciwnik ma... No, Skywalkera gotowego, cóż ja mogę zrobić, jak go chociażby nie mam. Padmę niegotową pod Malaka. Malaka na pewno miał w ataku też. I cóż, i mu po prostu poszło. Także pierwsza przegrana, na co się liczyłem, jak zobaczyłem, że tylko gość ma Anakina. Ile przeznacznie składy pod Grand Arenę. No cóż, na razie nie poszło. Zobaczymy, jak to pójdzie dalej. Okej, przegrana, jak już wiecie. A w podsumowaniu to wygląda tak, że zacznę może od tych stateczków. Póki co próbował 3 razy i niespecjalnie dał sobie tutaj rady, co dość mnie zaciekawiło, bo swoim negocjatorem atakował. No, co prawda bez boska, ale jednak. Tutaj oczywiście wszystko za pierwszym razem. Malak oraz... Grievous za drugim. No i tył po prostu pchnął i tyle. Ja niestety rady nie dałem. Przez to drobna będzie zmiana taktyki, ale o tym za moment. Walczę teraz z Kylie's Fleur, Shaggy Brevo Gildia. 55980. Mój przeciwnik, a ja w tej chwili mam... Troszeczkę wyżej, o, za dużo, za daleko kliknięte, 41 tysięcy. Więc obaj jeszcze pewnie nie wystawiliśmy obrony. A czym mój przeciwnik gra? Jak widzicie, na arenie Padme w dość przykoksanym teamie. Natomiast na statkach Akbar. Ale widać, że miejsca na arenach całkiem fajne. I zobaczmy w szczegółach, jak to wygląda. Ciekawe, Bistan na gear 13, Scarif tak samo, jest Chewbacca, jest Han i Akbar. Czyli pewnie nie ma negocjatora, a sam walczy Akbarem i to pocisnął go dość mocno. Nie powiem też, bym tak chciał pójść w statki, ale raczej na to nie będzie chwilowo czasu. Ale widać, ewidentnie nastawiony mój przeciwnik na statki i na arenie pierwszy swój team ma zrobiony, reszta cała gear 12. Sprawdźmy w szczegółach, 501 skład,
Cóż, tylko Ahsoka zrobiona, reszta coś tam tknięta. Bounty Hunters, no tu już trochę Giro 12 wrzucone, Embo nawet zrobione, tam jest spoko. W Imperium to wygląda tak, Range Trooper na Gear 12. Trochę ozetowani też są. Ewoki Gear 12 trochę jest. First Orderzy są. Pewnie ich zobaczę w obronie. Gear 13 prawie na unmasku. O, i ciekawe, bo ma SF Type Pilota zrobiony na Gear 12, ale jak widać mody z niego celowo zdjął. Więc na pewno go w obronie nie zobaczę. A szkoda, bo dość ciekawa to postać. Galactic Republic to już wiemy, że ma zrobionych. Gear 12 tylko na Jodzie, więc dość słabo. Także JKRM pewnie niespecjalnie będzie w stanie zaatakować mojego Grievousa, więc on zostanie. Pytanie, czy on Padmę sobie zabierze do obrony, czy nie. Jak zabierze, to będzie dość ciężko to przejść. Ale patrzmy dalej. Kanan, co ciekawe, na Zecie. JKR niedokończony, Jolie też dość słabo, Bastilla tylko Gear 12. Night Sisterki są gotowe do akcji. Łącznie ze Spiritką, bardzo fajnie ma je zrobione. Daka też na Zecie. O, troszkę za daleko, ale ciekawie ci rozłanie wyglądają. Rezystansi całkiem sporo na Gear 12, nawet Resistance Pilot, ale zdjęte mody, żeby oszczędzać coś pod Grand Arenę. Ciekawe, po też bez modów. Finn jednego moda zapomniał. Ciekawie. O, Roustico przynajmniej ma na 5 gwiazdkach, a ja niestety nie mogę jeszcze zacząć. Skandrele, jest Vendor na Zecie, więc Vendora zobaczymy w obronie, łącznie z Kirą. Newt jest na jednej Zecie, jest Enfys, ale tylko Gear 12, Bosk dość słaby. Separatyści, Łot jest na Gearze 9, pięciogwiazdkowy. B2 słabo, droidy ogólnie słabe, więc nie mam się co Grievousa bać, tym bardziej, że jest na Gearze 12 tylko. I Geonosianie też słabi. Sithowie raczej dość standardowo. Nie ma tu nic szczególnego, ale jak dobrze zauważyliście pewnie troszkę wcześniej, nie ma tutaj Malaka, nie ma tutaj Revana, co jest dość mocno zaskakujące. Revan już chyba 3 razy czy 4 był, więc bardzo dziwne. No i w Smugglerach to już wszystko wiemy. Ciekawe zestawienie. Myślę, że tu nie powinno być jakichś większych trudności, ale zobaczmy jeszcze na boty, co zapomniałem z poprzednim przeciwnikiem zrobić porównanie. W relikach, no oczywiście po lewej stronie moje, po prawej przeciwnika statystyki. W postaciach mamy tak samo, w statkach ma troszkę lepiej. Relików mam troszeczkę więcej. Lifetime'owo banerów mam dużo więcej. Wygranych też prawie, znaczy więcej niż dwukrotnie nawet. Co wygląda ciekawie, mało co się jego też obroniło. No z tym przeciwnikiem raczej nie powinno być trudności i się cieszę, bo jedna rzecz jest dobra, że może Aurodium uratuje w tym sezonie. Zobaczmy dalej. Z mam mniej. Na Gear 11 troszkę więcej. Gear 12 mój przeciwnik. Na Gear 13 mam niewielką przewagę. Tutaj wygląda dość wszystko wyrównanie. W modach mam dość sporą przewagę. To fakt. Revana mój przeciwnik nie ma. Boska ma wolniejszego. Malaka nie ma. Trauna chyba ma bez modów. No, to jest niedobra rzecz, co zrobił, bo Traun jest ciągle jedną z gdzieś tych topowych postaci używanych. Enfys ma szybszą. Ventreskę ma troszeczkę szybszą. A Demage'u też ma więcej. Ale ma zgirowane lepiej. No Night Sistery zobaczymy w obronie. BB-8 ma dużo szybszego, 300 speeda, całkiem ładnie.
Bastila Fallen tylko gir 11, więc się nie będzie liczyć. Padme ma bardzo wolną, ale za to The Mage'u ma bardzo dużo. Na arenie sobie jakoś tym radzi. Grevius 109, gir 12, więc się totalnie nie liczy. Łot bez speeda też słabo. Anakina za to ma szybszego, ale troszkę mniej damage'u. Shakti 137, ale tylko gir 6, nie ma znaczenia. Rex chyba bez modów. Kylo Unmaska ma wolniejszego, pomimo tego, że ma gir 12. Chyba też bez modów. Ciekawe. No i zobaczmy tutaj porównanie od Hot Roda. Gildię ma słabszą. Patrzmy bardziej mody. Mody są tutaj. No mody ma słabsze. Galactic Power ma trochę więcej. Ale Top 80 ma troszkę mniej. Niewielka różnica. Anakina nie ma. Malaka Revana. A reszta, ojejku, jaki wolniutki JKR, nie ma chyba przeciwnik szczęścia do modów, albo jej niespecjalnie farmi, zero speeda na Greviusie. Ciekawe. Padme, tylko 19 speeda, dużo potensy, troszkę Tenacity. Enfys ma za to troszkę szybszą, Tenacity ma troszeczkę, ale nie jakoś szczególnie dużo. Boska ma wolniejszego, bo ma niższy gear. Za to tak, dużo szybszego ma Falcona. Takiego samego mamy Boska, co ciekawe, jeżeli chodzi o speed. No ciekawe, co zostawi w obronie. Na 5 gwiazdkach ma negocjatora. Nic nie tak dużo różnicy między nami jest. Najszybsze mody ma na B1, co ciekawe. BB-8, Asoce Tano, no bo gra na arenie, Bastili Fallen i Chewbacca. Moja średnia arenowa wreszcie się udało jeden znowu dobić. Mojego przeciwnika to 10. Jeszcze tylko zerknijmy z powrotem do gry i na statki, bo o tym zapomniałem, jakiego negocjator się ma. Fajnie by było sprawdzić. Gdzie te Galactic Republic? Tu. Ach, kliknąłem Jedi, chociaż to też nie było złe. Geonosian ma słabiutkich, a Galactic Republic ma bardzo słaby. Tylko Ahsoka i Anakin coś znaczą. Chociaż Omegi ma wrzucone w Urbana. W Klona za to nie ma, bo tylko gir 10. Plob mega słaby. No jak wystawi to negocjatora, to i tak go połknę. Nie będzie żadnych trudności, myślę. No. I na tym przeciwniku może się uda coś powalczyć w undersize. Zobaczymy. No i cóż, trzeba by obronę jakąś tam sobie wystawić. Wystawia to samo co ostatnio, bo okazało się mega skuteczne, chociaż jeżeli ten będzie Akbarem atakował, to będzie w stanie to połknąć. Ale zobaczymy, jak to pójdzie. Klon sierżant to jest, czy Rex? Rex to nie. Ten z czerwonym, znaczy no, bordowym kolorem. Teraz Ahsoka. I ostatni Plo Koon. I tak zostawiam statki. Nieco zmiana tutaj, bo zmieniam lekko Padme Team. Dorzucam tutaj Fivesa, zabieram sobie Kenobiego, bo nie jestem w stanie JKR-em zbić Greviusa, a z Kenobim to lepiej szło, dlatego tak robię, chociaż mój przeciwnik Greviusa ma mega słabiutkiego. A Old Republic zostawiam tak jak ostatnio. Tutaj no musi być Han Solo, żeby zbić tego Łata, bo inaczej tam on porozrzuca trochę różnych rzeczy i jest ciężko. Bounty Hunter oczywiście do zbicia i tyle, co można o nich powiedzieć. Zostawiam oczywiście Malaka, bo dlaczego by nie?
jeżeli się ma rozbić Padme, to najlepiej tutaj, a nie w Grewiusa, bo Padme Grewiusa da radę jednak stłuc, a tak to będzie miał dwa wybory ciężkie. No i zostaje tył, który wrzucam banery, że tak powiem. I Fenix. Ewoki sobie zostawiam do ataku. I cóż, obrona rozłożona, 730 banerów jest. No i zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Pora walki nadchodzi. Zobaczcie, jak to wygląda. Póki co nic nie atakował. A Sob wystawił bardzo mocne składy, bo jak widzicie, u samej góry są Sithowie, Galactic Republic i Rebele. Natomiast na dole Jedi Revan, a wyżej jest Team Rezystansów. I wstępnie myślę, że lepiej trochę zabrać się będzie za dół, spróbować, gdyż za dół no, łącznie 4 składy, a po drugie więcej też punktów, a myślę, że jak mój przeciwnik zabrał aż tak bardzo mocne składy do obrony, to raczej nie ma dużych szans za bardzo w ataku, za wiele, żeby zniszczyć. No, może przejdzie górę, ale jak ja przejdę dół, to będzie raczej wygrana. No to co, walczymy. Na sam początek zacznijmy od dolnej części. Ciekawe, że Kanan tam jest wystawiony, prawda, jako ten piąty. No ale cóż, Kenobi musiał do Padme teamu pójść. A ja zagram klasycznymi Jedi. Myślę, że tu nie powinno jakichś dużych być problemów, ale zaraz wszystko się okaże. No to co? Zaczynają moi. Tak. I tak. I dobry początek. Zróbmy tak. No nie padł jeszcze Joli, ale jeszcze mi to bardzo nie przeszkadza. Teraz się to udało. Już mało protection ma. JKR poszedł w JKR-a. No, ściągnął mi Joda. Okej. Zróbmy w ten sposób. Rozdajmy wszystko, co możliwe. No, byle mi JKR nie padł. A na to się wszystko niestety zanosi. Na spad ostatecznie. Mogłem próbować go uratować, ale na razie zostawiłem, bo wiedziałem, że Joli już nadchodzi. Dobra, najlepiej byłoby JKR-a zbić, żeby mi tu nie markował nikogo. O, kontry się ładnie rozeszły. Okej. Jak zrobić najfajniej? Chyba będę po prostu bił w środek dalej, bez speciali. Okej. Pora na Jodę może właśnie. Dobra, rozbija się w JKR-a. No, ładnie strzelił w mojego Jodę. Ja może spróbuję Kanana. Aha, nie zauważyłem, że ma oczko. Jody już nie ma. O, to ma oczko. Dobra, teraz jakoś punkty fajnie byłoby uratować, ale niewiele tutaj już zrobię. O, szkoda tej kontry właśnie, ale Joda trochę podbuduje. Trudno, na Jodzie już niewiele zrobię na pewno, jeżeli chodzi o banerki. Ile? 59, tak jest. No dobra. Początek jest ok.
Teraz tutaj z tymi rezystansami myślę, że pójdę geonozjanami. Oni w miarę tutaj spokojną robotę zrobią. Myślę, czy undersize. Zobaczmy tylko mody. Nie ma tutaj R2D2. Wolny BB-8. Chyba undersize spokojnie siądzie. Tak jest. Nie powinno tu być dużych trudności. Czy rzeczywiście przeciwnicy zaczną i kogoś zdispeluje. A, zdispeluje Bruda. No to mnie to nie boli. Mogę spokojnie undersize iść w tym składzie, myślę. Nie będzie żadnych trudności. No i tak jak myślałem. Dobra. I teraz czyścimy Bruda. Niech tantuje. I ciśniemy w BB-8. Super. Nic więcej mi już tu nie potrzeba było. A myślałem, że Finn spadnie. Niestety nie spadł. Ale teraz to się ta sztuka udała. Fajnie, bo oni bardzo dużo banerów zrobią. Skończmy Troopera, bo ten ma full Turmetera. No, rozbijają się Bruda. Ach, troszeczkę nie mam. Nie wiem, czy mi zaliczy full protection na wszystkich. Zaliczyło. 61 banerów, jestem mega zadowolony. I co tam z tyłu? Tu masz Night Sistery. A, czyli wszystko w obronę. To on żywcem nie ma czym walczyć na pewno. Teraz trzeba pomyśleć, czym to pozdejmować. CLS raczej tu. A Sithowie tu. Chyba tak. O, bez moda. Memphis. Ciekawe, co się stało. 245. Ty na City 66%. To Sithowie tutaj w undersize nawet powinni sobie poradzić. O! Dobrze, że zerknąłem w mody. Modów nie ma pan na Night Sisterę. O, dlatego tak słabo pewnie idzie. Daka też pusta. No to tutaj w trójkę nawet chyba pójdzie. Zobaczmy to. Pusto. Co ten chłopak zrobił? No to tutaj w trójkę pójdzie CLS-em to. To nawet nie myślę. Lecę. Od razu. Tutaj moje trio. Ale nie triumvirat. Tylko Rebeliada. Przejedzie się po tym jak. Nie wiem. Okej, zacznijmy od razu w Dakę. Dispelaro. Okej. Lecimy ze stunem może tu. Zwiększmy sobie obrażenia, bo się to przyda bardzo. Teraz kont trochę pójdzie w Dakę. Aż. No trochę się rozpędziły. Na szczęście mam co jeszcze zrobić. Zróbmy tak. No i przeżyła Daka. Niestety. Ale teraz powinna spaść. I jeszcze tylko raz zostało. Okej. Jest bardzo spoko. Spadnie czy nie spadnie? Trochę zabrakło. Teraz się udało. Dobra, nie zostawię tu Ventress. Dobra, zdispelujmy oczko też tu. O, niestety już więcej banerów nie zdobędę. No, ale 60 nie jest źle. Mogło być lepiej, ale nie jest źle. Dobra, zobaczmy tu mody. Ktoś się chyba modami bawił. Vendor chociaż ma mody. Alfri też posiada. Zalbar też ma. A stąd nie będę miał już co ba za bardzo zbić. To jest trochę problem, bo cóż ja posiadam? Imperial Troopersów, Rey, Sithów. O, C-3PO gdzieś się zachował. Jeszcze mam Enfys.
Nie wiem, czy cokolwiek stąd zbije, to jest trochę problem, a przydałoby się coś. Kurczę. Tu są bezmodowi. To jest dużym problemem. 115, 251 w sumie. No, bez modów chociaż Nylos. Ale i tak 85 ma. Treja jest bez modów. Sion jest bez modów. Ale Palpatine ma złote mody aż. Ale w co te mody ma? Protection, potency, crit, chance, health. No to chyba skoro jestem zaryzykować. Tylko tutaj dwa tanki. A, spróbuję. Zobaczymy, co to się stanie. Mamy rezystansów. Pytanie, rezystansi, czy są sobie w stanie tu poradzić? Ciężko, chociaż zróbmy tak. Tak, tak. Tak, tak. I Hermit. To chyba będzie miało sens. Jednego przynajmniej tanka będę w stanie zdispelować. Ukryć będą mogli bić Fenfys. No to chyba ma to sens. Zaraz zobaczę. Dobra. Enfys Nest. Wampa. No days. Dobra. Zróbmy tak. Days. O, na wszystkich weszło. Zalbara bym chciał zestunować. Chyba tak. Dobra. O, ale weszło. Dobra, stun tu by się przydał. No dobra, ale i tak jest Days. Dobra, Zalbar nie jest z smugglerem, więc nie będzie wskrzeszony przez Vendora. Dobra, bijcie sobie Venfys. Ach, jeszcze nie spadł. Kogo tu chcę? Może tak. Dobra, teraz Enfys, niech potrzuje mocy. O, stun wszedł. Ciekawe skąd. O, nieważne. No, będzie hit. O, słaby. Dobra, bijcie sobie w Enfys. Stun może wejdzie. Fajnie. O! Nie chcę im zabierać turmeteru. Chcę, żeby Elfri w sumie żyła. Na razie tak. Ładny hit siadł. O, a na tą turę czekałem. Zawsze to raduje moje serce. I super. 59 jest ok. Jest ok. No dobra. Teraz tutaj dobrze by było coś powalczyć. CLS-a chyba nie bardzo tknę. O, złote mody. Potency. Crit damage. Tego, że nie ma na złoto, to jest minus. Chewbacca. O, złote mody, ale pod speed jakoś dziwnie zrobiony. Chociaż jest damage'a trochę. No nie, muszę jak już się bawić, to tutaj na górze. Bo co mi zostało? Sithowie. I w sumie Imperial Troopersi, którzy nic tutaj w tych walkach nie zrobią. No dobra, to robimy tak. Triumvirat, Traun. I Duku. W pełnym składzie czy w undersize to próbować?
Kurczę, no oni są trochę bez modów. Troja tutaj spadnie chyba dość szybko. Ach, spróbuję w undersize. Bez duku. On tu i tak nie tak dużo znowu zrobi, bo stun nic nie daje, więc chyba wystarczy w ten sposób. Moi przynajmniej są zmodowani. Okej, okay. Fracture, bo ona będzie tu złe rzeczy robić. Oczko, żeby spadło, żeby ten mógł draina zrobić. I zróbmy tak. Już prawie bym zapomniał, jak się z hitami gra. A tak powinienem zrobić. Dobra, bijmy tą Bastilę. I spadła. No o to chodziło. Dobra, dajmy Nylusowi turę. Strzał. No i tyle w sumie z tej walki. No, teraz tylko walka o banery tak naprawdę. Fracture, bo nie chcę się o niego obijać. Tylko bić sobie w Imperatora. No, jeszcze się podleczył. Ale ściągamy buffy. Dobra, może tu. Niech mi nie przeszkadza, niech mi nie strzela, bo w sumie mogłaby kogoś wystrzelać, jak dużo obrażeń by poszło. Okej. Okay. No i cóż, został Sion. A, prawie Treja go tam zjadła. Ile punktów? 60 banerów. No, mogło być lepiej, ale źle też nie jest. No, te dwa teamy nie mam czym już pokonać. Tym bardziej, że to jest jego Padme arenowy team. Więc cienko, żeby tutaj w ogóle to ruszyć. CLS-a też już nie ruszę. Coś tu mam... Jakiś Empire, słabe Imperial Troopersi. Nawet na kilka składów to nie jestem w stanie za bardzo ruszyć cokolwiek tutaj, więc... jak już to tu coś może, ale też nie widzę za bardzo szansy. Han na piątym reliku Chewbacca też, więc nie mam tutaj sił już napędowej, żeby cokolwiek zrobić. No, myślę, że mogę chyba być zadowolony. Undersize zrobione chyba 3. Zobaczę w hitsach. O, właśnie, hitsy zrobione. Za pierwszym razem 6. Spoko. O, myślałem, że to znacznie dłużej pójdzie, a to już za drugim razem ten hits zrobiony. Spoko. Undersize. Dobra, łącznie 3 zrobione. Jeszcze 2, żeby hitsa zrobić. No to cóż, czekam na mojego przeciwnika, co on zrobi. Jak widzicie, chyba wystawił wszystko żywcem, co miał w obronę, więc raczej marne szanse, żeby mógł cokolwiek przejść. Myślę, że max, co może zrobić, to tylko te dwa teamy może pokona i to jest wszystko. Ale zobaczymy. Mam nadzieję, że tym razem się uda wygrać. No, poprzednia runda zakończona. Przeciwnik nawet nie walczył. O, jakieś problemy z połączeniem, coś wywalają teraz, ale jakoś chyba przeżyjemy. No i cóż, finał wygląda tak, że Ilomas z Tatarstarem będą walczyć w finale. No cóż, bez zaskoczenia szczególnego, że Ilomas się dostał. Ja powalczę o nagrody między 2 a 4. A zobaczmy, co tam przeciwnik mój ma. Brąz już wbity. Na arenie statkowej gra negocjatorem, póki co jeszcze 5-gwiazdkowym. Ale w składzie ciekawym bardzo, bo Ahsoka wraz z Anakinem. A arena zwykła, no to Malak z Geonosian Brut, Geonosian Brut Alpha. Gildia Cantina Lords. Już chyba z tej gildii z kimś walczyłem, ale sobie nie przypomnę już z kim. No to co? Do środeczka. A w środku o, dość
Girus dużo tutaj wygląda na to, że ma, chociaż nie, 12 postaci. Co ciekawe, Fais oczywiście pod statki, ale Enfys Nest Gir 13. Anakin tylko relik 5. Ale gdzieś tam na arenie statkowej się udaje mu przebijać. Padme jest też Gir 13. Ciekawe, że Aayla Secura Gir 12. No tego się nie spodziewałem. Może pod nowe Territory Battles mu się ona przyda, kto wie. Coś jeszcze ciekawego? Kanderus Gear 12, Ezra na Zecie, Magma Trooper Gear 12. Grał pewnie pod tą metę kontrującą Sithów. Stormtrooper Ham też Gear 12, ale nie wygląda to jakoś imponująco. To po kolei standardowo Bounty Hunters, no słabi dość, Imperium, no coś tutaj jest, łącznie z tym, że Range Trooper na girze 11, Probe Droid Gear też 11 na Zecie nawet, nieźle, Ewoki słabe, First Orderzy słabi. Co ciekawe, lekkie zaskoczenie. Galactic Republic tu już dość mocno. Ale czegoś tutaj brakuje. A, to Ahsoka Gear 12 tylko. Shakti Gear 12 na jednej zecie. Ale klony są widoczne, więc pewnie klony z Shakti będą zagrane. C-3PO też jest, więc no, dwa teamy może zrobić. Geonosianie dość zrobieni. Jedi trochę ich ma, Mace Windu też Gear 12, Hermit Gear 12. Ciekawe. Night Sistery za to słabiutkie. Old Republic. No, ta cybyle odblokować Malaka. Nic więcej tu nie można powiedzieć. Phoenixy słabe. Resistansów dość standardowo. Skandrele jest Newt, Chewbacca tylko na jednej zecie, Vendor na 7 gwiazdek zebrany, no nieźle, ale nic z jego użytku, bo gir mały, gir 11 na łocie, pewnie gdzieś w obronie go użyje, pytanie z kim, no ma Grievousa, może użyć, jest droideka, droidy całkiem ładnie zrobione. Nie powiem. Django 7 gwiazdek uzbierany gdzieś tam. Sithów dość standardowo. Nie ma jakichś szczególnych odstępstw. Sith Empire też dość standardowo. No to dobra. Jeszcze statki. A i jakie Galactic Power? 4 miliony 139, więc trochę mniej niż ja mam. Falcon standardowy. Ale nie ma Bistana. Lando też niezrobiony. Geonosianie tacy sobie. Plo Koona ma niezrobionego. Interesujące. A nic tu szczególnego na tych statkach nie ma. Więc myślę, że może w miarę wyrównana być walka tym razem. To zobaczmy, jak to wygląda w modach chociażby. Galactic Power mniej więcej podobnie, relików mam nieco więcej, ranking mam większy, ale jestem w karbonicie, a on w brązie, ale dopiero teraz brąz wbije jak ustawię obronę. W lifetime mam cholernie dużo, 81 tysięcy, wow, w mordę, tyle to jeszcze żaden mój przeciwnik chyba nie miał, a ten gość już raz przegrał. W winach 204, ło, ale gościu ciśnie mocno. W defensie za to ma słabo. Banerów. Więcej też ma. No ciekawe. Czyżby on Padme brał do ataku? No to wychodzi. Terytoriów przejętych aż 100. Ło, to ten gość ładnie ciora. O, wyciszę Discord, bo pika co chwilę. Roasterowo, w Zetach tak samo prawie, Gear 11 podobnie, Gear 12 tak samo,
Gear 13 podobnie, no rostery mamy dość podobne w modach. Podobnie, speed mod plus 10 tyle samo, plus 15 podobnie, plus 20 podobnie, plus 25, ja mam tylko jeden, ale marnie. Offense modów za to przeciwnik ma więcej. Cóż, Revana ma szybszego, 321. Bosk szybszy, 272. O, szybki, kurczę, pewnie ustawi go gdzieś w obronie. Malaka ma wolniejszego, ale niewiele. Trauna ma szybszego. Nestową wolniejszą, ale Gear 13 i 5000 damage'a. Ventress ma wolniejszą, no tak, bo ma Necisterę też nie zrobione tak jak ja. BB-8 wolniejszy. Bastila Shan ma szybszą. No to jak zabierze do ataku, będzie w stanie pokonać mojego Malaka, ale raczej zabierze Padmę, którą ma na girze 13. Ale za to też, no nie, szybką ma, okej. Okay. Trochę szybsza. Grievousa też ma szybszego. Tambora ma też szybszego, no nieźle. Jedi Knight Anakin trochę szybszy, ale damage'u dużo mniej. Shakti ma wolniejszą. Rex wolniejszy, Kylo Unmasked ma słabego, tak jak i ja. No to patrzmy, jak to wygląda. Best score 37 tysięcy, ten gość strasznie kara w ataku, a musiał z kimś przegrać. Interesujące to jest bardzo. W modach lekką przewagę ma, ale tu jest mniej więcej wyrównanie. Relików ma troszkę więcej. Ale on tych mniejszych ma trochę do przodu. Anakina nie mamy obaj. Tutaj już wiemy. No niezbyt, niedużo szybszy Jedi Revan. Anakin wolniejszy. Jest mój, ale mój ma damage więcej, ale nie ma to tak dużego znaczenia. Tambora ma trochę szybszego, no i Gear też 11. Padmę trochę szybszą. Trauna też wiemy. Wolna i o, 164% tenacity wolna. Nest pewnie w obronie gdzieś będzie rzucona i będę musiał się z tym jakoś zmierzyć. Jodę za to ma wolnego, ale ofensa ma sporo więcej, crit damage tak samo. Dużo szybszego ma Alfę też. Okej, i trochę szybszego Boska. Statki za to ma trochę słabsze. Najszybsze mody w arenowym teamie i Brood, Alfa oraz Traun. Okej, okay. Moja średnia arenowa to 1 na statkach tak samo. Przeciwnik mój 9 i 2, więc też tam pilnuje arenę gdzieś tam w topy miał malutkie. No dobra, to powrót do gry. Pora wystawić obronę. Myślę, że eksperyment z tym, co robiłem ostatnio, wrzucę dalej. Dobra, czyli Kenobi w statkach, Anakiniec. Sunfuck, Fives, klon sierżant, to nie jest klon sierżant, tu jest klon sierżant, Ahsoka Tano i Plo Koon. Dobra, statki obstawione. Dół znowu będzie bronić Grievous. Mi szkoda trochę BB-8 w tej walce. Z tego względu, że on ma bardzo szybkich Bounty Hunterów. I kastracja przez to jednego teamu będzie. O, tylko z drugiej strony gość kara strasznie w ataku. No nic, będę coś wymyślał z Rey. Niech tak zostanie. Drugi skład to Malak. O, właśnie brąz wbity.
Dźwięk było słychać. Jest rameczka też. Dobra. No i tył to zapychacze. Jeżeli się przeżre, no to cóż. Trudno. Okej. Okay. No i góra. Old Republic oczywiście. Drugi to Bounty Hunters. No i trzeci to Mix z Padme. Myślałem, czy nie zabrać tego sobie do ataku, ale... Ale jednak niech eksperyment zadziała, co zrobi Fives. Jestem ciekawy. Oczywiście można go zdispelować i cisnąć, ale to i tak skład, na który coś mocniejszego musi polecieć. No dobra, zaraz zobaczymy, jak to w finale będzie wyglądało. No gość na pewno będzie mu sporo do ataku brał, ale zobaczymy, co z tego wyniknie. Zaraz zobaczycie. Zobaczcie, jak to wygląda, a wygląda to dość ciekawie. Na górze za pierwszym razem, poza co ciekawe, Old Republic złotem, to dopiero za drugim padło, więc trochę szczęścia. Statki padły za pierwszym, więc pewnie negocjator był w ataku. Natomiast na dole, za piątym razem dopiero spadł Grievous. Grievous, a Malak aż trzy razy się utrzymał. I właśnie rozważałem dzisiaj, czy Malaka czasami nie zabrać, czy na przyszłość nie brać i zrobić coś takiego jak właśnie mój przeciwnik w tym miejscu, bo bardzo fajny tym i tak mocny musi jakiś pójść, ale chyba jednak zostanę przy tym, co gram, bo Malak właśnie mi uratował prawdopodobnie tą walkę. A co tu jeszcze? Bounty Hunters, no i taki mix Old Republic z Roachmanami. Natomiast na dole Rex z klonami i na dole Enfys Nest no, w teamie ze Skandrelami. I cóż, jakoś to trzeba będzie przejść. Zobaczmy, jak to wygląda w modach, jeżeli chodzi o te składy. 237, więc no Rex całkiem niezły, ale jest tu Echo, tylko Gear 12, bez Zety, bez Omeg też, co ciekawe. Critical Damage ma mało, ofensa troszkę wrzucone. Patrzmy dalej, Klon Sierżant, Motive Offense. Bardzo wolny, mało Crit Damage, mało ofensa. Za to Fives wygląda jak czołg, ale bez Zety jest jednej. 213 speeda, no nieźle. I 107 tysięcy protection, wow. No nieźle. I jest Shakti z modami chyba w speed. O, szybka, 280 speeda. Łatwo nie będzie tego przejść. I chyba muszę w to CLS-a rzucić, bo... Nie warto tego teamu lekceważyć, a na Enfys się już przejechałem raz, więc nie chcę CLS-a na nią rzucić, więc pójdzie tutaj na górę. A więc CLS, Chewbacca, myślę, czy pełny skład, czy nie? A chyba jednak nie chcę ryzykować Han. No i jakiś tank w postaci Alfree by się przydał. Lecimy. Dobra, zacznijmy wbicie Rexa, bo nie chcę, żeby tutaj dużo robił złego. Oczywiście jest stand na Fivesie, ale ten już leci. Jak to zrobić teraz najlepiej? Czy zbić od razu Fivesa? Chyba tak. Dobra, taunt, żeby Rex jak już to bił właśnie well free, ale oczywiście Shakti ma dispel. No dobra, nie chcę Rexa, żeby mi tutaj coś złego zrobił, więc takie coś. Zdispelujmy Shakti.
Immunity buff to jest to, czego właśnie potrzebuję. Zwiększmy sobie obrażenia. Ach, trochę zabiera punktów, nie powiem, sierżant. Dobra. HP mają wszyscy full, więcej i tak nie wyciągnę. 55 banerów. No, szału brak, ale źle też nie jest. Łot Tambor tutaj jest mega niebezpieczny i to do tego całkiem szybki. Teraz potęsy bardzo dużo. Myślałem, czy tu Geonosian wrzucić, czy Treje. No Geonosianie tutaj będą bardzo spoko. Chociaż boję się, czy dadzą radę Enfys Nest. Nawet ze Spajem może być ciężkawo. Newt mnie nie boli tak bardzo, Duku też nie, tego zdispeluje. Tambor mnie boli. Pierwszą swoją turę na pewno da Samfakowi, ale drugą da Enfys Nest wzmocnienie. To jest problem, ale nic. Myślę, że spróbuję tymi Geonosianami. Oni nawet na Enfys Nest są mocni. Się tym przekonałem. Dobra, spróbujmy. Zobaczymy, co się stanie. Mam nadzieję, że nie będę żałował Trei. Okej, nie jest tak źle. Okej. A, szkoda, że w alfę się akurat wyrzucają. No ale nic. Sunfucka już prawie nie ma. Aż. Dobra, bijemy łota. No muszę tak zrobić. I będzie teraz oczekiwanie na duże hity w Enfys. Okej. To my tak. No niestety wszyscy na oko mają Daze'a. Ale niespecjalnie się tym będę przejmować, póki co. Teraz Dispel. No i cóż, Duku, skoro jest... O, muszę na Spaja długo poczekać. O, wow. No, na szczęście sam fakt twardzioch. No niestety teraz trochę się obije w Enfys. Tam Gear 13, więc ciężka sprawa. Spróbuję się otantować. Dobra, Brut żywy. Skończmy tego Nuta, bo on tutaj przeszkadza dość mocno. Dobra, 3 minuty czasu. Aj, aj, aj. Zróbmy tak. No tutaj nie zrobię. Tutaj nie będzie. No muszę teraz czekać na szczęście i na Soldiera. Znaczy na Spaja oczywiście. No dobra. 2 minuty. Nie teraz. Blind by się przydał. Daze, świetnie. No, tylko coś z tu Sturmeterem się dzieje. Dwie minuty.
No z pajem dalej nic nie zrobię. Półtorej minuty. Kurczę, walka z czasem. Ach, serio. Trochę później spaj. Gdyby to poszło. Ojaj. O! Spice hitnął sobie za 230 tysięcy. No tego się nie spodziewałem. Wiedziałem, że on jest mocny, ale nie aż tak. Ale co tu z tyłu? O mamo. Padme. I Geonosianie. Muszę to jakoś pokonać. JKR na dolne pole. Na górne Treja. Jedyne w miarę jakoś racjonalne rozwiązanie. Ci na relikach są, a tego będzie mega ciężko przejść. Kurde, ja myślałem, że on w atak zabrał większość. No góry nawet nie patrzę, nieważne. Tu muszę się skupić. Tu będzie ciężko JKR-em coś zrobić. Tu by się Treja przydała. Relik piąty na Anakinie. No dobra, spróbuję JKR-em. Będzie ciężko, ale nie mam lepszego rozwiązania na nich. W ten sposób. Bastila będzie chyba lepszym rozwiązaniem. Dobra, lecimy. No, jak ta walka nie pójdzie, to pograne, bo Treją sobie na górze poradzę. Kontr tutaj nie ma tak dużo. Ach, nie spadł turmeter. Czy ja chcę kontry teraz, czy atak duży? Chyba kontry. O, mój Yoda prawie spadł. Ale ja trochę se tutaj podratuję. Ach, ten ma bonus protection, które mnie boleć teraz będzie trochę. No, zbijcie tego Anakina, please. Kurde. Ciężko. Ach, brakuje. No i ten się leczy też. Dobra, lecimy dalej. Kurde, chyba mi braknie, żeby tego Anakina zbić niestety. Cholera, nie dam mu rady. Nie dam mu rady. Brakuje mi tu obrażeń ewidentnie na nim. Kurde, to bonusowe protection. Drugi mark. Cholera. Kurde, tak. Mój Kenobi tutaj się już kładzie. Teraz. Niedobrze to wygląda. Maga niedobrze. Kurde, nie dam mu rady. Zróbmy tak. Tak. Nie wiem, czy teraz najlepiej zrobiłem. Spadł. Dobra. Dwie minuty. Padmę tutaj będzie najcięższym przeciwnikiem. Teraz mało czasu, bardzo mam. Dobra, kontr nie ma od niej. Teraz muszę na AOE uważać. Ach, to bonusowe. Protection.
Ach, znowu niepotrzebny. No dobra, schował się. Kurczę, Padme nie spadła. Kurde, strasznie mało czasu. Dobra. Może Asokę bym zbił? Nie, tutaj potrzebuję raczej bić. Kurde, ta jak spadnie, to będzie koniec walki. To już spokojnie, to dam radę. Tylko mi to dużo brakuje. 1,5 minuty. No. Kurde. Nie chcę spaść. Tak jakby asysty dawały tutaj sporo tego prota. Kurde, minuta została. Tak, to asysty jej tyle prota dają. Muszę przestać ich używać. Minuta, cholera. A nie wiem, czy dobrze teraz zrobiłem Kenobim. Sekund. Stoi Menda. No kurde, muszę auto włączyć. Nie. Kurde. Skichałem. Zapomniałem, że asysty ich tu tak bufują strasznie. No ja nie mam ich czym dobić. Kurde. Cholera. Skichałem. Skichałem, zapomniałem, że asysty tak ich bufują strasznie. Ja pierniczę. Padme jeszcze mogła spaść. Ważne, że tego nie ma. Dobra, tu musi Treja pójść. Nie mogę ich tutaj użyć, bo nie dobiję tych. Niedobrze. Dobra, zobaczmy. Treja. Sion Nihilus. Gdzież ten Nihilus? Tutaj. Wrzucę też Duku, żeby przetrzymać ten napór. Imperial Probe Droida nie bardzo chcę używać. Myślę, że chyba starczy. Nie wiem, co Droideka będzie w stanie tu zrobić. Ale mam nadzieję, że tym bardziej, że Samfaka nie mają, to nie będą dużo tutaj mogli zrobić. Dobra, Dooku jest tylko po to, żeby tutaj coś tam zrobił. Żeby to tylko stał i spadł po prostu. A trochę kontrami tam zrobił. Tak. Fajnie, że Spy dostał stuna. No dobra, nie mam co zrobić, więc zrobię tak. Okej. No, Dooku nawet to przetrwał. Jestem zaskoczony. A no tak, ten na City Up miał. No, już myślałem, że mi wystrzeli Treje. Szczęśliwie nie.
Nawet Duku stoi. No, jestem zadowolony z jego pracy dziś. Super. Dobra. Tu trzeba coś zrobić. To 80 banerów padnie. No musi tu coś jeszcze spaść na pewno. Ray Traun Artuditu Enfys. Kurczę. Hermit. Nie wiem, czy mi nie zabraknie mocy na Kenobiego. Spróbuję w ten sposób. No by to spadło na teraz. Fracture oczywiście tu. Nie chcę Padme spaść bardzo. Kurde. Źle to wygląda. Kurde, chyba nie da rady. O, chyba nie. Kurde, mol. Nie, raczej nie pójdzie to. O, fuck. Niewiele mi brakuje, żeby ściągnąć Padmę. Ach, zabrakło. Stunowała mi akurat Enfys Nest, no. Cholera. Dobrze, nie przejdę tego, cholera. No, Enfys zestunowana. Tylko Enfys mogłaby tu Padmę zbić. A mam 1,5 minuty.
A, co jej zrobiła? Nic. Kuźwa. Ale źle. Kurczę, mogłem to spokojnie ugrać. A, będzie przegrana, no. No nic im nie zrobiłem. Kuźde, no. A było już blisko, żeby tą Padmę zbić. To trochę też skichałem tam. Aha, super, że mi hermitaż rozwalili. Superancko, no. No nie, bez jaj. Bez jaj. Nie spadła. Padmę. O kurde. O. Może z wampą, gdybym to zabrał, to by poszło. No teraz to już jest po ptokach. Ferium też tu niewiele zdziała. Kurde. Ach, sam sobie przegrałem, to niestety. Ale gość mega ogarnął. Mega składy ma w obronie. Imperator jest już martwy. Ani sklęzowani. O, trochę za mało staków na droidece. Vader padł po prostu. O jejku, jejku. Super, że droideka nikogo nie zabił. Super postać. Dobra, koniec. Czyli niestety przegrana. Niestety przegrana, już tu nie mam czym bić. Imperial Troopers nic tu nie zrobią. No jejku. Cholera. No Treję potrzebowałem tutaj. Tu Treja dała sobie radę, ale no bez zbicia tych geonozjant nie dałbym rady, więc niestety, ale przegrana. Bardzo mi się podobały składy przeciwnika. No cóż, jeszcze tylko dla banerów jest sens walczyć tutaj. Może tu imperialnymi. Tak, tak. Gdzież ten Snowtrooper? Zobaczmy, czy sobie dam radę. Oho, super, Bosk. Bosk już ładnie rozpoczął. Czyli moi imperialni też sobie nie dadzą rady. Już jestem porobiony.
Boskowi nic nie robię. Nic a nic. A trzeba było w tych rebeli wejść, to by poszło. Bo tu już nic się nie stanie. Też będzie przegrana. Chciałem zobaczyć, jak to będzie tu wyglądać, bo bardzo fajny miks składów. Ci się już odpalili. No, ciekawy miks. Może bym sobie zrobił taki na dwa tanty. Bardzo fajnie mogłoby działać. No, tylko łata bym nie miał gdzie wrzucić. No, trudno. Więc przegrana. Dwie przegrane. Dwie przegrane. No i co? Jestem w brązie. Do następnej rangi dużo jeszcze brakuje do tego chromium. No dobra, pomyślmy. Wszedłbym tu treją. No nie miałbym czym dobić tych geonozja, no oni by mnie tu porobili strasznie. Może jakbym mądrzej JKR-em zagrał i nie bawił się w asysty, to by ta Padme gdzieś tam spadła, byłoby znacznie łatwiej później walczyć. No nic, gratulacje, gość naprawdę bardzo ma fajne składy. Bardzo fajne, mi się bardzo podobały. No i tyle. Przegrana, a on zasłużenie wygrał. Nie dość, że miał mocne składy w obronie, to jeszcze w ataku porobił mi Grewiusa. Co prawda za piątym razem górę też przeszedł. Naprawdę bardzo fajnie. Dziwne, że on w ogóle przegrał z kimś. No ja cóż, muszę się zadowolić jedną wygraną. A cóż, dla tych, co ewentualnie chcą popatrzeć, co robię, chociaż chyba jak widać mało to ma sensu, jak na Grand Arenie kolejne przegrane, ale cóż, trochę w stronę Territory Battles trzeba iść. Jest w końcu Anakin zrobiony na 7 relik. Marudera zrobiłem też na 7. Gdzieś ten Maruder? Gdzieś go zgubiłem. A tu jest wysoko. Podróż dzięki 7 relikowi. Robię sobie boska na gear 13. I na razie tyle. Zobaczymy, co to dalej będzie. Nic, mam nadzieję, że pomimo tego, że Mearna była mega Grand Arena, to nie zanudziłem was bardzo, bo marność straszna. Muszę coś pozmieniać, ale tutaj duże braki ciągle mam i dzięki temu przegrywam. No nic, bywa. Dzięki za oglądanie. Do następnej Grand Areny. Do zobaczenia.